Nie tylko na koncertach i imprezach sportowych będzie można wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Taką szansę mamy też u fryzjera. Szczegóły w naszym materiale. Już w tą niedzielę, 8 stycznia, kolejny wielki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W całej Polsce orkiestra zagra po raz 20. Również w Szanowie nie zabraknie atrakcji i okazji do wsparcia tej akcji. Do orkiestrowego grania włączyły się także dwa chrzanowskie salony fryzjerskie. W ramach tej akcji będzie tu można choćby obciąć włosy, zafarbować czy po prostu się uczesać. A należność za tą usługę powędruje do orkiestrowej puszki zamiast do kasy. Wszystko idzie do puszek, puszka nie wydaje reszty. Także czym więcej, tym lepiej, bo więcej zbierzemy na orkiestrę, gdzie można też sobie zakupić nomki. W zeszłym roku były trochę inne, w tym roku mam takie jakby na Euro 2012, to można też zobaczyć. I no najlepiej wcześniej się umówić na wizytę, żeby po prostu też, już tam mamy dosyć dużo zapisane, ale wiadomo, czym więcej, tym lepiej. Pan Arkadiusz liczy, że klientów tego dnia nie zabraknie, zresztą część z nich już wcześniej zarezerwowała sobie ten termin, by wesprzeć orkiestrę. Salon przy ulicy Krakowskiej w niedzielę czynny będzie w godzinach od 9 do 16 i oferuje usługi fryzjerskie oraz niespodzianki na wielki finał. A drugi z salonów, grający w ramach WOŚP, zaprasza na Kinderball. W tym dniu bawimy się przy muzyce, bawimy się w fajnym gronie i robimy karnawałowe fryzurki, oczywiście naszym małym klientom. To jest podstawa. Także dzieci najwięcej biorą udziału w tym wszystkim, bo to jednak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy bardziej skierowana jednak do dzieci. Jak wiemy, kupowany jest za to sprzęt dla dzieci przede wszystkim, no teraz też równie dla matek z problemami cukrzycy. Zdrowa matka, także, zdrowe dziecko. Także bardziej jednak kierujemy się wśród dzieci, jednak żeby ci rodzice przyszli z dzieciakami, pobawili się na luzie, spokojnie, także myślę, że to będzie bardzo atrakcyjne dla i rodziców, i dzieci. W obu zakładach licytowane będą także specjalne maskotki orkiestrowe, kemonki, a wszystko po to, by jak najwięcej pieniędzy zebrać na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W salonie fryzjerskim na podwalu orkiestrowe granie rozpoczyna się w samo południe. Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych, nie tylko naszych klientów, i starszych, i młodszych, i tych najmłodszych. Każdy, kto ma chęć wrzucić symboliczną złotówkę do naszej puszeczki, troszkę się rozerwać, pobawić, zapraszamy serdecznie. Pieniądze do orkiestrowych puszek zbierane będą także podczas koncertów na Placu Tysiąclecia. Na scenie ustawionej przed MOKSIR będą pokazy tańca, koncerty grup rockowych czy pokaz ratownictwa medycznego. Początek występów o godzinie 13, a na zakończenie o godzinie 20 tradycyjne światełko do nieba.